Slytherin! No witam, szczerze mówiąc od zawsze tak naprawdę zastanawiałem się, co by było, gdyby Harry Potter zamiast trafić do Gryffindoru, trafiłby do Slytherinu, czyli domu ślizgonów. Szczerze mówiąc, nieraz miałem takie konwersacje ze znajomymi, gdzie właśnie poruszaliśmy różne ciekawe tematy, teorie i tak dalej, ale na temat Harry'ego Pottera i Slytherinu, no kurde, nigdy do tego się za bardzo nie wciągnęliśmy, ponieważ jest to naprawdę trudny temat, ale postanowiłem niedawno zadać wam pytanie na mojej grupie właśnie na ten temat i sprawdzić, co by było, gdyby Harry Potter trafił do Slytherinu waszym zdaniem. Pamiętajcie, że jeżeli chcecie, możecie napisać również waszą odpowiedź w komentarzach, ponieważ no z miłą przyjemnością przeczytam, ponieważ sam jestem ciekawy naprawdę waszych wypowiedzi. Tak więc przejdźmy do odpowiedzi ludzi z grupy i potem również moje. Gdyby Harry Potter trafił do Slytherinu, to myślę, że poznałby się bliżej z Draco, olałby Hermione i Rona, plus więcej akcji ze Snape'em. Jak pamięć mnie nie myli, to Harry Potter poznał Hermione i Rona już w pociągu do Hogwartu, tak więc myślę, że to, że był w Slytherinie by nic nie zmieniło, ale co do akcji ze Snape'em, to na pewno byłoby ich więcej, no bo w końcu by był w tych lochach i Snape był opiekunem Slytherinu, tak więc... Moim zdaniem, mimo iż był w Slytherinie, choć tylko ze względu na cząstkę Voldemorta w sobie, dalej byłby tym samym chłopakiem, nie zostałby wychowany na pewnego siebie, inteligentnego, przebiegłego, aroganckiego i pełnego chwały ślizgona, lecz na skromnego dzieciaka. Myślę, że zmieniłby po prostu kolor mundurka i miejsce do mieszkania. Nie zapominajmy, że Rona i Hermione poznał już w pociągu, jeszcze przed przydziałem do domów, więc dalej byłby tym samym wkurzającym Harrym. I właśnie to jest to, o czym wspominałem. Możliwe, że po prostu by był nadal sobą, ale to tak jakby temat Slytherinu po prostu by się zwiększył, byśmy mieli więcej po prostu napisane w książkach i pokazane w filmach, jak wyglądało w tych lochach, powiedzmy, po prostu to, co wiemy, dwa razy więcej, po prostu byłoby więcej akcji właśnie na terenach Slytherinu, możemy tak powiedzieć, ale myślę, że Harry po prostu byłby Harrym i tyle, byłoby po prostu więcej, byłoby więcej Drakona, więcej tej całej jego paczki i tyle. Ja uważam, że mimo iż byłby w Slytherinie, nie zachowywałby się jak typowy ślizgon. Możliwe, że zaprzyjaźniłby się z Draco. W pierwszej części dotarłby przy pomocy jakiegoś mądrości ślizgona do kamienia. W drugiej poszedłby do komnaty tajemnic, chcąc ją odnaleźć. Uratowałby Ginny i przez to zaprzyjaźniłby się z Ronem. A potem i z Hermioną kolejne części działyby się podobnie jak normalne, tyle że Harry przecież byłby w Slytherinie. Ostatecznie walczyłby z Voldemortem, a później nikt by się nie wyśmiewał z Albusa, że jest w Slytherinie. Możemy wziąć to do siebie, że może jeżeli Harry by miał większy kontakt z Drakonem na początku samej serii i byłby w Slytherinie, to może Draco nie prowadziłby swojego życia tak źle, nie byłby po tej czarnej stronie, powiedzmy, ale byłby bardziej po stronie Harry'ego. Może Harry byłby w stanie go przekonać do tej dobroci i byłoby, no, lepiej moim zdaniem. W sensie, no, nie byłoby takiej akcji z Drakonem i tak dalej. No, ale w każdym bądź razie, może Draco i byłby lepszy. Harry zaprzyjaźniłby się z Draco, trzymaliby się razem, ale to on byłby takim głównym w parce. Nie dogadywałby się ze Snape'em, ale jego przyjaciele by mu z nim pomagali. Niestety, jak na rodzice Malfoyów przystało, Draco zacząłby być zazdrosny o to, że to on nie jest najlepszym i najpopularniejszym w Hogwarcie. Draco odwróciłby się od Harry'ego i tym samym ze sobą ciągnąć tego Blaze'a, czy tam Blaze'a, whatever. Zaczęliby rozgadywać w szkole kłamstwa, na przykład w komnacie tajemnic, no to, że Harry jest dziedzicem i w taki sposób cała szkoła wytykałaby Harry'ego. Na pomoc przyszliby mu Hermiona i Ron i już dalej wiadomo. To do zazdrości Drakona jest na pewno pewne, jeżeli by takie coś miało miejsce, ponieważ no, Draco jak Draco musi być takim top 1, musi być takim typem człowieka, który jest zawsze najlepszy. No, nie ma gorszego, on musi być tym top 1, musi być najlepszym, najbardziej lubianym, najpopularniejszym, jest to taki typ człowieka. I zdaje mi się, że mogłaby być taka akcja, ponieważ no Harry Potter był sam sławny, ale nie za bardzo tego chciał. I no to nie była jego wina, że był taki sławny. A Draco mi się zdaje, że mu po prostu zazdrościł non stop i jakby była taka akcja, to na pewno Draco by coś zrobił, aby przejąć tą sławę Harry'ego. Gdyby Harry był w Slytherinie, to byłoby Drary, czyli Harry Potter i Draco Malfoy. Tak. Gdyby Harry Potter był w Slytherinie, to byłby ślizgonem. Albo po prostu mógłby być jedynym nielubianym przez Snape'a ślizgonem. I tyle. Moje zdanie na ten temat nie jest jakieś wielkie. Myślę, że gdyby Harry Potter trafił do Slytherinu, to by po prostu poznał bliżej paczkę Drakona, poznałby cały ten całą historię Slytherinu, byśmy dowiedzieli się po prostu więcej na temat całych
całego tego terenu Slytherinu, ponieważ Harry główna postać po prostu by spędzała tam więcej czasu i byśmy dowiedzieli się troszeczkę więcej na ten temat. Mimo że Harry odrzucił tą prośbę znajomości z Drakonem, to możliwe, żeby Drako mu dał kolejną szansę, albo przez to, że go odrzucił, mógłby mu dokuczać, gdyby w końcu był w tym Slytherinie. Ale myślę, że Harry by w jakiś sposób się po prostu... Początkowo by był wielkim przeciwnikiem Drakona, ale po jakimś czasie by się polubili, by poznał tą całą paczkę i myślę, że by przeszli może troszeczkę na dobrą stronę, ale pod koniec tej całej serii po prostu powiedzieli: nie, jednak jesteśmy źli, albo coś w tym stylu. Co do akcji ze Snape'em, to na pewno by było podobnie, raczej wątpię, żeby Snape go po prostu polubił za to, że był w Slytherinie. Bo no to on, Snape cały czas tam widział Jamesa w nim i w ogóle. Również myślę, że po prostu Harry byłby po prostu sobą. To, że był w innym domu, by go totalnie nie zmieniło. A dalej by się trzymał w jakiś sposób z Ronem i Hermioną. Myślę, że jakby trafił do Slytherinu, to mogłyby te takie domy Gryffindor i Slytherin tak jakby połączyć, zaprzyjaźnić. Może, nie wiem, taka moja głupia teoria, no ale cóż, się mówi, nie ma rzeczy niemożliwych, tak więc... Na pewno jest podobne fanfiction na tych Wattpadach czy whatever. W każdym razie, że to było moje zdanie i wasze odpowiedzi z mojej grupy, na którą zapraszam, macie link do niej w opisie tego filmu. Jeżeli chcecie, z miłą chęcią przeczytam wasze odpowiedzi, naprawdę mnie to interesuje, ponieważ bardzo ciekawy temat moim zdaniem. Zapraszam, napisz w komentarzu, co by było, gdyby Harry Potter trafił do Slytherinu. Z miłą chęcią przeczytam, jak wspominałem, ale jeżeli ten film ci się spodobał, to daj wielkiego kciuka w górę, niżej. Napisz jakiś pozytywny komentarz, jeżeli chcesz mnie zmotywować do dalszej pracy i ten film ci się spodobał. Czemu by nie? Jeżeli chcesz, zasubskrybuj mój kanał, aby być na bieżąco, udostępnij ten film. No i to tyle, tak więc zapraszam na moje social media. Miłego dnia, tygodnia, wszystkiego miłego. Na razie, trzymaj się, pa pa!